Rozdział czwarty Irenka uczyła się wybornie. Chłonęła w siebie wszelkie mądrości jak gąbka, szybko i łatwo. Wszystko, cokolwiek czyniła, było robione z radością, więc chociaż nauki nie można nawet było porównać z galopem na nieosiodłanym koniu albo z jazdą na tracwie ze starych drzwi przez staw, jednak cząstka wielkiej radości dostawała się i nauce. Pomagał jej w tej głębokiej dziedzinie młody człowiek w okularach. Tak poważny, że zdawało się, jakoby tylko we dnie żył życiem ludzkim, na noc zaś tajemna siła zamieniała go w książkę i stawiała na półce bibliotecznej. Musiał być bardzo wygłodzony, bo zjadał niepomiernie wiele. Ile zaś razy która z ciotek nie chciała tknąć jedzenia, on nie dał mu zmarnować się nigdy. Nazywał się pan Podkówka. I był bardzo sympatyczny. Można było wprawdzie przez lat sto i dwa czekać na to, aby pan podkówka roześmiał się albo podskoczył w górę. Ale wyborna jego powaga wiele miała w sobie wdzięku. Wyglądał tak, jakby każdej chwili był przygotowany do ułożenia się na katafalku. Taki był spokojny, uroczysty i wpatrzony w głębię swego ducha. Nauczał Irenkę sumiennie. Nie podniósłszy nigdy głosu, ręki i spojrzenia. Przemawiał smutno, a wielkie zdanie na temat, że osiem razy osiem jest 64, wygłaszał tak drzewnie, że się serce krajało. Wszyscy lubili go bardzo, a ciotka Barbara malowała go kilka razy, a choć każdym razem inaczej, wyglądał zawsze tak, jak gdyby słup telegraficzny wdział czarne ubranie, zbyt wielkie buty. I zezem patrzył w dal. Wszystko co zarabiał posyłał biednej matce, sobie nie zostawiając ani grosza nawet na papierosy, które namiętnie lubił palić. Dlatego pewnie nigdy nie uśmiechał się, że nie miał na to czasu i uśmiech uważał za marnotrawstwo. Czasem ciężko westchnął, a wtedy Irenka pilnie patrzyła mu w oczy. Ona też jedna wiedziała, skąd w pokoju pana Podkówki znalazło się czasem trochę papierosów albo tytoniu. Równocześnie jednakże ciotka Barbara dziwiła się, że od pewnego czasu znacznie prędzej wypala swój tytoń. Nikt nigdy nie mógł dojść tej zawiłej sprawy. Pan Podkówka, przed dwoma laty sumiennie wygłodzony, zaczął nabierać połysku i tężyzny. Uczył i rękę a sam pilnie studiował grube książki i cienkie zeszyty. Przeraźliwa jego melancholia cokolwiek po pewnym czasie zależała, gdyż pan podkówka coraz częściej spoglądał w niebo. Na swoją zdolną uczennicę patrzył szklanym wzrokiem, jak na ułamek dziesiętny albo nieprawidłowe słowo. Niczemu nigdy się nie dziwił, nawet nieporównanym opowieściom babki. Można go było zbudzić o północy i rzec, Panie Józefie. Już dziewiąta rano, trzeba wstać i rozpocząć lekcję. A on byłby wstał, ukłoniłby się i rzekł: Zaczynamy. Irenka przyglądała się coraz bystrzej jego trumiennej powadze i jednego dnia w drugim roku jego pobytu powiada, jak gdyby nigdy nic: Proszę pana profesora, pójdziemy łowić raki. Pan podkówka spojrzał na nią. Jak gdyby jeszcze nigdy w swoim smutnym życiu nie widział wariata. Zdjął okulary, przetarł je sumiennie i spojrzał raz jeszcze. Wesołe czarne oczy patrzyły w niego radośnie. Wtedy pan Podkówka wyrzekł tylko jedno słowo. Chodźmy. Straszliwość zuchwałych podstępów i ręki brnęła coraz dalej. Nikt nie zdołałby tego opowiedzieć. Prawdą ostateczną jest to że dnia jednego, kiedy jabłka padały na ziemię jak ciężkie, rumiane pociski, ciotka Amelia wyszła na Boży Świat pomiędzy drzewa. Nagle krzyknęła, jakby zobaczyła diabła, czym prędzej pobiegła z powrotem do domu i wywiodła z niego wszystkich żywych. Babka dreptała na ostatku, pytając rozdzierającym głosem, kto umarł, kto umarł? Wszyscy, idąc za wskazówką drżącego ramienia ciotki Amelii, Zadarli w górę głowę i stanęli jak wryci. Na szczycie jabłoni siedziała Irenka i chwiała się na gałęzi jak młody pawian. A niżej, na grubym konarze, rozparty w jego rozwidleniu, siedział pan podkówka, gryzł jabłko i śpiewał w niebo niebogłosy. Świat się kończy, rzekła ciotka Amelia. Ta dziewczyna świętego przywiedzie do obłędu. Dzielny podkówka, z uznaniem rzekł pan Borowski. A ręka mądra dziewczyna, jazda ciotki, leźcie na drzewo. Ciotki spojrzały na niego jak na węża i odbiegły jak sarenki. Babka tylko, nie wiedząc o co idzie, pytała pana Borowskiego, czego żąda, bo może ona to zrobi. Tak to się stało, że poważny pan Podkówka wyraźnie postradał zmysły i od tego czasu widziano go i na tratwie, i na koniu, a czasem na dachu. Razu jednego zaśmiał się tak donośnie, jakby koń zarżał, i odtąd śmiał się ciągle. Lekcje stały się wesołe, raźne i przyjemne. Pan podkówka mówił pięknie, wymachiwał rękami i znać było, że kocha to, czego naucza. Do niedawna dyktował i ręce zdania wyniosłe, uroczyste i tak najeżone jak ryżowa szczotka. Módl się i pracuj. Cierpienie jest udziałem człowieka. Kto rano wstaje, temu pan Bóg daje. Teraz w porywie radosnej lekkomyślności wołał, wskazując palcem na kajet. Kochajmy słońce! Bóg cieszy się radością człowieka. Bądź radosny, a będziesz szczęśliwy. Unikaj łez, uciekaj przed smutkiem. Wreszcie wynalazł w jednej ze swoich książek zdanie przedziwnie piękne. Które kazał ręce wypisać jak można tylko najstaranniej. Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu. Wariat znajdzie wariata w korcu maku. Uroczyście wyrzekła jednego piątku przy obiedzie ciotka Amelia. Ponieważ właśnie jadła rybę, więc jej te straszliwe słowa stanęły ością w gardle. Kara boska! mruknęła ciotka Barbara. I mrugnęła w stronę pana podkówki. Który jednak wcale tego nie zauważył, gdyż korzystając z zamieszania, jednym szerokim ruchem zgarnął wszystko z półmiska na swój talerz. Panna z mokrą głową myliła się jednak, sądząc, że ciotka Barbara jest po stronie tych, co wielbią radość, słońce, wiosnę i są napełnieni duchem wolności, jak drzewo wiatrem szumiącym. Ciotka z twardym imieniem uradowała się na chwilę, że poetka z imieniem rozpłakanym, jak wierzba nad grobem, będzie miała niejakie trudności z przełknięciem ości. Była jednakże jednego z nią zdania, że Irenka i jej nauczyciel są dzikimi istotami, na które za życia czeka powszechna pogarda, a po krótkim życiu piekło. Dotąd otoczała szacunkiem tego ponurego okularnika, co smutno wałęsał się, jak gdyby codziennie za własnym chodził pogrzebem. Kiedy jednak udało się i ręce powoli i z przemyślnym trudem napełnić radością ten żywy karawan i ponurej, zabiedzonej, posiwiałej, zmiętej młodości pana podkówki przypiąć skrzydła, ciotka Barbara splunęła z niesmakiem. Obie ciotki nie mogły pojąć, jak ojciec i matka mogą pozwolić na to, aby ich córka przemawiała odważnie, rozsądnie i jasno. Aby śmiała być samodzielna, silna i wesoła, zamiast mówić cicho, lękać się ciemnego pokoju, burzy i psa. Żewnie czasem popłakiwać i myśleć ciągle o kwiatkach, zamiast o czarnym chlebie powszednim. Na wszystkiego oszalał i jej nauczyciel i zaczął sprawiać takie wrażenie, że dnia jednego, kiedy szał przybierze ostre formy, zacznie pląsać jak król Dawid przed arką. Ciotki zmarszczyły czoła, serca już miały dawno zmarszczone. Chociaż nie rozmawiały ze sobą wprost, udało im się jednak na tajnej konferencji pod prezydencją babci, która nic z tego wszystkiego nie słyszała, dojść okrężnymi drogami do przekonania, że niebezpieczeństwo jest groźne i że dziewczyna jest stracona. Postanowiły przedstawić grozem położenia panu Borowskiemu, zażądać zmiany w systemie wychowania i natychmiastowego wygnania. Oszalałego podkówki. Babka, usłyszawszy dźwięczne to nazwisko, wykrzyknęła uradowana. Podkówka? Znałam! Doskonale go znałam! Stanęło na tym, że ciotki pójdą w deputacji do pana Borowskiego. Kiedy się to stało, zaczęła mówić jedna przez drugą, długo, obficie i kwieciście. Przerażony ojciec dowiedział się, że ma córkę największe na świecie ladaco. Pół diable, kozaka, pędzi wiatra, wariata z mokrą głową, co wszystko razem musi skończyć się nieźle, ale najgorzej. Dziewczyna ma okropny wpływ na otoczenie, czego najlepszym dowodem jest pomieszanie zmysłów tego podkówki, który będzie miał złamane życie, bo taki obszarpaniec jak on powinien pokornie się smucić, a nie śmiać się i weselić. Pan Borowski słuchał cierpliwie Mrużył oczy, gładził wąsy, potem rzekł. Cieszę się bardzo, że Irenka jest taka, jaka jest. A pana podkówkę uważam za wybornego nauczyciela od czasu kiedy poweselał. Ciotka Amelia zamieniła się w słup soli, a w ciotkę barbarę uderzył bezgłośny i zimny piorun. Jej pierwszej wróciła przytomność, co się jej zaskrzypiało w szczękach, kiedy mówiła. Nas tak nie wychowywano. Otóż to, otóż to, śmiał się pan Borowski. Gdybyście przed stu, czy iluś tam laty robiły to, co ona, byłybyście do dziś młode i wesołe. Nie chcę, aby z Irenki zrobił się dziwoląg. Amelia spojrzała na Barbarę, a Barbara na Amelię z niemym pytaniem. Czy która z nich wie, co znaczy słowo dziwoląg? Pan Borowski objaśnił uprzejmie. Dziwolągiem jest ciele z dwiema głowami albo kura mająca trzy nogi. Lepiej wprawdzie jest mieć dwie głowy niż żadnej, ale najlepiej mieć jedną, byle uczciwą. Irenka ma jedną głowę w doskonałym porządku, a serce cudowne. A wy co? Och, och! wykrzyknęły ciotki po raz pierwszy w życiu zgodnie. Irenka mówił nielitościwie pan Borowski, nie da sobie napluć w kaszę, sama się obroni i da sobie w życiu radę. Nie nosi wprawdzie gorsetu, opalona jest jak cygan i je razowy chleb. Co to wam szkodzi, że dziecko jest jasne, radosne i silne? Niech sobie taka będzie. Ziemia ją żywi, a ona ją za to kocha jak wesoły ptak. Uwielbiam za to tego smarkacza i rzecz skończona. A co się tyczy pana podkówki, to czy on smutny, czy wesoły, to jego sprawa. Daj mu, panie Boże, zdrowie i tyle. A teraz, drogie ciotki, w tył zwrot i do widzenia. No, no, tylko spokojnie. Jeżeli która zemdleje, to ją każe oblać wodą. Żadna z nich nie zemdlała. Wypłynęły z pokoju pana Borowskiego jak dwie gradowe chmury. Za drzwiami ciotka Amelia westchnęła jak gdyby jej wsadzono w serce nie nóż, lecz korkociąg. A ciotka Barbara plunęła na wspaniałą odległość. Wszyscy powariowali w tym domu, krzyknęła Barbara do ucha babki. Pan Borowski też. Borowski? Uradowała się babka. Czekaj no. Ależ tak, znałam go doskonale go znałam. A niechże babka przestanie wreszcie, jęknęła ciotka Amelia. Dobrze, zaraz ci opowiem dokładnie, ilu ja znałam Borowskich. Przede wszystkim nagle uczyniło się pusto w pokoju, co niezłomną babkę zdumiało, ale nie bardzo. Długiego wywodu dokończyła sama dla siebie, mocno uradowana, że jeszcze się okazało, jako jednym Borowskim z tych, których znała, jest jakiś Borowski, który gdzieś blisko mieszka i którego dość często widuje. W dwa dni później potępiona para, mistrz podkówka i jego uczennica, ukończywszy lekcję, siedziała nad stawem, co wydymał swój połyskliwy brzuch i grzał się w słońcu. Paskudny pies drap leżał obok i, łącząc przyjemne z pożytecznym, lewym okiem patrzył na śmiejącą się wodę, a prawym łypał w stronę żwawej muchy. Irenka zanurzyła długie nogi w wodzie, mając trochę nadzieję, że jakiś głupszy cokolwiek rak. Do jednej z nich się przyczepi. A pan Podkówka, mile rozmarzony, ścigał oczami obłoki, których dotąd nigdy nie widział, bo bardzo niedawno odkrył niebo. Boże, jakie to piękne, mówił cicho. Panu Bogu powinno się przede wszystkim dziękować za to, że nam dał oczy. Ja nigdy dotąd z tak bliska nie oglądałem nieba. Czemu proszę Pana, przecież niebo jest wszędzie. Pan Podkówka zaśmiał się cicho. Wszędzie. Niestety, nie zawsze. Ja w moim życiu nie widziałem go zbyt często. Mieszkaliśmy w takim podziemiu, skąd nie było widać nawet błękitnego skrawka. Bo mój ojciec i ręko był szewcem i to nie takim szewcem, co szyje nowe buty. Łatał tylko stare, takie beznadziejne, na nic schodzone. To też był cud. Że mogliśmy mieszkać nawet w tym podziemiu. Strasznie tam było mokro, ze ściany lało się, i z oczów ludzkich też się lało. Nie rozumiem to jasne. Moja matka płakała nad nami, a nas było siedmioro, i my często płakaliśmy dlatego tylko, że ona nad nami płacze. Ciężko było. I długo tak? Potem było przestronniej, bo ojciec biedaczyna umarł. I troje dzieci umarło. Chcieli nas usunąć z tej piwnicy, bo nie było czym płacić. Ale matczysko zaczęło tak harować, żeśmy się jakoś utrzymali. I Ręka nie ma pojęcia, jak matka potrafi pracować, aby dzieci nie pomarły z głodu. Myślałem sobie, że Pan Bóg, kiedy na to patrzy, to musi mieć łzy w oczach. O czwartej rano w zimie ona już stała przy bali. Ja to widziałem, bo też w tym czasie zaczynałem się uczyć. Na ścianach był szron, a zimno było takie, że kiedy chciałem odwrócić kartkę książki, nie mogłem tego uczynić, takie miałem zgrabiałe palce. I jakoś się wyżyło. Mój Boże, szepnęła Irenka cichutko. Dlatego nie widziałem często nieba, mówił spokojnym głosem pan podkówka. Kiedy wychodziłem z tej stęchłej nory, nie miałem czasu na przyglądanie się obłokom. Biegłem, czym prędzej biegłem, aby zdążyć na drugi koniec miasta na korepetycję. Stamtąd z powrotem, tu, tam, do szkoły, znowu na lekcje. A kiedy wracałem do domu, była już noc. Wtedy oni, biedacy, jedli to, co ja przyniosłem. A pan? A ja leciałem z nóg i spałem. Spałem. Ale teraz to nam wszystkim lepiej, dodał wesoło i pokazał zęby w uśmiechu. Teraz to sobie moja matka żyje jak hrabina, bo siostry szyją, a ja posyłam flotę. Za rok, za dwa czymś już będę i zacznie się życie. Moja starowina, kiedy o tym mówi, to płacze. To takie dziwne. Biedota płacze, kiedy się martwi, a kiedy się cieszy, płacze niej. Dokąd pamięć moja sięga, widzę tylko łzy i łzy. Teraz niech sobie popłakuje, bo jej to sprawia przyjemność. Byle nie płakała ze zgryzoty. Proszę pana? Co takiego, panno Irenko? Kiedy pan będzie pisał do matki, niech ją pan serdecznie ode mnie pozdrowi, niech ją pan ucałuje. Masz tobie, zaśmiał się podkówka. Będzie z rozczulenia popłakiwała ze trzy dni. Irenka, której oczy uczyniły się wilgotne, roześmiała się w głos, bo podkówka śmiał się szczęśliwie tak bardzo ucieszył się, że usiadłszy nagle na brzegu, wetknął obute nogi w wodę i dopiero wtedy ryknął z radości i zawył tak przedziwnie, że ptaki zerwały się z wody. Irenka! Wykrzykiwał. To jest panna z mokrą głową, a ja jestem wariat z mokrymi nogami. W tej chwili drap zawarczał ostrzegawczo. Ciotki idą, rzekła Irenka. Obie muzy wymieniając między sobą głuche milczenie, niosły swoją rozgoryczoną hańbę na pola i łąki. W jednej i drugiej odbywało się coś dziwnego. Spojrzały na Irenkę, potem na podkówkę boleśnie i nieskończenie smutno i poszły dalej. Tak, to ciotki, szepnął podkówka. Dobre to kobiety, tylko jakieś takie. Ja także miałem taką ciotkę. Co była ni w pięć, ni w dziewięć. Kiedy była trzeźwa, to ją można było do rany przyłożyć, ale kiedy sobie podpiła, właziła na szafę i godzinami śpiewała. Bieda była z tym, że prawie nigdy nie złaziła z szafy, aż raz zleciała z niej na głowę i oddała Bogu ducha. Jak się trafi taka pomylona ciotka, to nie daj Boże. Na co ich ręka tak pilnie patrzy? Coś niezwykłego musiało stać się w pobliżu, skoro Irenka miała wyraz niebotycznie zdziwiony. Niech pan patrzy! Niech pan patrzy! krzyknęła. Pan podkówka obejrzał się i postawił oczy w słup. W niewielkiej odległości ciotka Amelia, zdjąwszy pantofle i pończochy, zanurzyła cienkie, patykowate nogi w wodzie i pryskała nią wesoło, a ciotka Barbara. Wyprawiała opodal dzikie skoki w górę i w dal, wydając przeraźliwie radosne okrzyki. Czasem się zdarzy, że dostojny żuraw, kiedy mu jakaś oćma padnie na bystry rozum, zaczyna podskakiwać i pląsać. Prędzej jednak można było uwierzyć, że nieboszczyk zacznie tańczyć z własną trumną, niż ciotka Barbara zatańczy nad zdumioną wodą. Po krótkiej chwili zdumienia Irenka pobiegła do domu i wpadła do ojca. Tatusiu, ciotkom coś się stało. Pan Borowski spojrzał przez okno i gdyby nie był, chwycił się biurka, byłby upadł. Tak się zatoczył ze śmiechu. To twoja szkoła. Ratujcie mnie, bo pęknę. Powiedziałem ciotkom, że byłyby do dziś młode, gdyby... <gryw> Idź, zatrzymaj ciotkę Barbarę, bo się zatchnie. Nie trzeba było ciotki zatrzymywać, bo jak derwisz tańczący, okręciwszy się tysiąc razy, pada na ziemię, tak i ona legła na pachnącej trawie. Zatrzymały się przerażone obłoki, a wiatr nie śmiał odetchnąć. Cała przyroda wybałuszyła swoje wielkie niebieskie oczy, widząc ten szał, radosny i piękny. Jeden tylko przedstawiciel natury, pies drap, zaczął wyć nierozumnie, albowiem nigdy nie wiadomo, co strzeli psu do głowy. Ciotka Amelia, która nieznacznego jedynie dokonała bohaterstwa, patrzyła na czyn ciotki Barbary z nieukrywaną zawiścią. Kiedy zaś na jej niewinnym obliczu ujrzała nieśmiały jak jutrzenka rumieniec, serce zabiło w niej gwałtownie na widok takiego cudu. Pan Borowski jednak miał rację i ta mała wietrznica, Irenka, wie dobrze co robi, stając na głowie i burząc swoją krew. Ciotka Amelia przysięgła sobie bezszelestnie, Drżeniem warg zaledwie, że kiedy nikt tego widzieć nie będzie, wykona taniec jakiego świat nie widział. Irenka nie chełpiła się swoim zwycięstwem. Ucieszyła się, widząc, że i ciotki chcą sobie trochę poskakać, co mogło mieć ogromny wpływ na zmianę octu ich usposobień, na złote wino radości, a co ważniejsze, na zmianę ich stosunku do niej. Jeżeli ciotki będą miały mokre głowy. Mniej będzie gadania o jej głowie, słynnie mokrej i niewysychającej w największym słońcu. Wszystko przemawiało za tym, że ciotki odmłodnieją, zaczęły bowiem z pasją uprawiać sporty i żyć z przyrodą. Na Boga, żeby tylko nie zaczęły łazić po drzewach, mówiła przestraszona matka Irenki. Tak wysoko jednak nie mierzyła nagła ciotek odmiana. Wody i koni bały się zawsze. Lecz goniły radosną młodość po polach i łąkach. A kiedy czasem, brnąc przez paprocie leśne, zaczęły hukać i przekomarzać się z ptakami, poczciwy ludzie żegnali się znakiem Krzyża Świętego, każdej chwili gotowi do ucieczki, gdyby poczciwe stare panny nagle zaczęły lecieć przez powietrze. Wreszcie jednak stało się coś, czego nigdy nikt przewidzieć nie mógł. Ciotka Amelia chodziła przez kilka dni blada i wzdychająca. Rozmawiała sama ze sobą wierszami i ważyła coś w sercu jak na czułej wadze. Aż jednego dnia stanęła przed zgromadzeniem powszechnym i rzekła donośnie: Niech się dzieje wola boska, wyrzuciłam gorset. Krzyk podniósł się tak wielki, aż dotarł do babki. Kto umarł? spytała babka przestraszona. Kiedy jej wytłumaczono, skąd ten zgiełk pochodzi. Babka najpierw zmartwiała, potem machnęła ręką. Ona jeszcze za mąż pójdzie. Wstyd i hańba! Jak możesz pokazywać się bez gorsetu? Nikt tego paskudztwa już nie nosi! krzyknęła ciotka Barbara głosem potężnym królowej Amazonek. Jak to nikt! odgrzmiała jej babka. Ja noszę! Wszyscy zdumieli się. Od paru dni babka miała dziewięćdziesiąt lat. Straszliwe rzeczy dzieją się na świecie, a nikt o tym nie wie. Piekielna tajemnica łagodnej babki odebrała wszystkim mowę na czas dłuższy. A ona tymczasem wyszła, groźna nad podziw i rozsierdzona. Wtedy dopiero szepnęła Irenka do pana podkówki. Trzeba będzie teraz nawrócić babkę. Pomimo tego zgrzytu, radość była powszechna, z dzielnego postępku ciotki Amelii. Na którą z kolei ciotka Barbara patrzyła z zazdrością, sama bowiem niczego z siebie zdjąć nie mogła. Z milczącym jednak poszanowaniem wysłuchała, jak wszyscy zresztą, pięknego opisu tej niezapomnianej uroczystości, który Boska Amelia wygłosiła tego wieczoru, kiedy dzień zgasnął, a cisza sprzyjała wzlotom ducha. Był to wiersz bardzo kunsztownie uczyniony, bo tylko na dwóch rymach oparty, jak kulawy na dwóch szczudłach. Miła z niego moc, oparłszy ręce na grzbiecie krzesła, a oczy na pułapie, mówiła ciotka Amelia. Już godzin, już dni tych nie zliczę, co w czasu zapadły od męty, gdy ściskał Mełono dziewicze, dziś bądź przeklęty. Ty w piersi tłumiłeś znicze i ogień gasiłeś w niej święty, w mesłowa wlewałeś gorycze. Dziś bądź przeklęty. Do dzisiaj mnie trele słowicze i marne kusiły ponęty. Lecz teraz jak burza zaryczę, Ty bądź przeklęty. Noc długo rozbrzmiewała gromowym echem tych słów. Wobec tego wrażenia Irenka nie powiedziała nikomu, tylko pod największym sekretem panu podkówce, że służebne dziewczęta, znalazłszy za oknem pancerz ciotki Amelii, Długo rozmyślały, do czego ma służyć dziwna ta maszyna. Wiedzione jednak dobrym instynktem, zasznurowały w nią wreszcie ciele, podejrzane o to, że ma opuszczenie żołądka i wskutek tego odmawia spożycia pokarmów. A ciele do wieczora zdechło. Nie trzeba tego mówić ciotce, szeptała Irenka. Pewnie, bo jej będzie wstyd, rzekł pan podkówka. Ej, nie to, rzekła Irenka. Tylko, że napiszę wiersz na śmierć tego cielęcia.